Thank you.
Państwa, otwieram pierwszą sesję 8. kadencji Rady Gminy Średnich Duży i przejmuję jej prowadzenie jako najstarszym biegiem radny senior. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych. W imieniu wszystkich radnych i swoim własnym witam szanownych gości, przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Pana Józefa Ziembę. Witam wójta gminy Pana Franciszka Kwietnia. Witam nowo wybranego wójta gminy Pana Krzysztofa Serafina. Witam zastępcę wójta gminy Pana Dawida Masiąga. Witam sekretarza gminy Panią Wiolentę Niestrzeską. Witam skarbnika gminy Panią Renatę Ziębę. Witam radcę prawnego Panią Barbarę Buzuń Zawysielną. Witam sołtysów. Do drugiego punktu porządku obrad przystępujemy, to jest wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. Proszę przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Pana Józefa Ziębę o wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń o ich wyborze. Proszę Państwa, przypadł mi obowiązku, miły obowiązek wręczenia Państwu zaświadczeń o wyborze na radnych. I to zaświadczenie stwierdzają, że zostali się wybrani Państwo na radnych, a Pan Wójt został wybrany na wójta gminy Średnich Dusz. Na stanowisko wójta gminy Średnich Dusz został wybrany Pan Serafin oraz 15 osób zostało wybranych na radnych gminy Średnich. I są to następujące osoby: Grzegorz Szefonka Łychów, Ryszard Tolecki Pęglinek, Beata Grewniak Średnich Duży, Sebastian Dziedzic Rzeczyca Ziemiańska, Sylwester Flist Średnich Mały, Marzena Frania Rzeczyca Ziemiańska, Michał Herbert, Bola Średnicka, Jerzy Kot, Agatówka, Stanisław Kowalski, Wiśnik Mały, Wojciech Nawrocki, Rzeczyca Księża, Radwan Stanisław, Radwan Grzegorz, bo to jest powiedziałem do szkoły Stanisław. Grzegorz, Radwan, Rzeczyca Księża, Rysas Serafin, Przydnik Duszy Kolonia, Dariusz Szmit, Szydnik Mały, Teresa Tupaj, Rzeczyca Ziemiańska Kolonia, ale jest to raczej nie mało, to się nic nie stało. Szmit. Ale też jest to zobowiązująca i odpowiedzialna,
bo wuj, również rada gminy odpowiada przed społeczeństwem za działalność tego samorządu. Rada gminy będzie uchwalać corocznie budżet gminy i tym samym będzie określać środki, na jakie cele można będzie przeznaczyć środki z budżetu. Natomiast wójt gminy jest odpowiedzialny za wykonanie budżetu i za realizację zadań, jakie rada uchwali w uchwale budżetu. Także to jest, proszę Państwa, bardzo zaszczytna, ale i odpowiedzialna funkcja. A wiem to już z własnego doświadczenia, bo przepracowałem tutaj 34 lata w Urzędzie Gminy i 43 lata w Urzędzie Gminy i wiem, że to jest odpowiedzialna praca na rzecz tego środowiska i odpowiedzialność przed wyborcami. Dlatego też jeszcze raz chciałbym życzyć wszystkim wybranym wójtowi i w razie wszystkiego najlepszego. Samych sukcesów, a sukcesy Rady Gminy Wójta będą się przekładać na sukcesy społeczeństwa gminy. Proszę Państwa, teraz bym poprosił wyczytane osoby przed stół prezydialnych i bym wręczył zaświadczenia o wyborze na wójta i na radę. Pan Krzysztof Serafin. Thank you.
To jest Sylwester. Dania Marzena Maria. Proszę usiąść. Teraz proszę najmłodszego.
zadają, śrubuję na tym do pomocy. Grzegorz Czerwony. Śrubuję tak. Ryszard Dolecki. Śrubuję tak dla pomocy. Beata Dębna. Śrubuję tak mi do pomocy. Sebastian Dziedzic. Śrubuję tak dla pomocy. Sylwester Fries. Śrubuję tak dla pomocy. Marzena Prawda. Ślubuję, tak mi do pomóż. Michał Hebel. Ślubuję, tak mi do pomóż. Jerzy Kopie. Ślubuję, tak mi do pomóż. Stanisław Kowalski. Ślubuję, tak mi do pomóż. Wojciech Nawrocki. Ślubuję, tak mi do pomóż. Grzegorz Rafał. Ślubuję, tak mi do pomóż. Ryszard Seraf. Ślubuję, tak mi do pomóż. Dariusz Szmit. Ślubuję. Teresa Tupa. Ślubuję. Piotr Woli. Ślubuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5. To jest stwierdzenie kworum. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na podstawowy skład 15 radnych obecnych jest 15 radnych. Co stanowi kworum wymagane do podejmowania prawomocnej uchwał. W punkcie 6 przechodzimy do przyjęcia porządku obrad. Otrzymali Państwo na dzisiejszą sesję postanowienie komisarza wyborczego wraz z porządkiem obrad. Przedstawię teraz porządek obrad. Porządek obrad przedstawia się następująco. Otwarcie przez radnego seniora pierwszej sesji Rady Gminy Siedmiu. Wręczenie przez przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranej radny zaświadczeń o wyborze. Wręczenie przez przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranemu gminowi zaświadczenie o wyborze. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Krzydni Brudy. Stwierdzenie prawomocności obrad, to jest kworum. Przyjęcie porządku obrad. Złożenie ślubowania przez wójta gminy Krzydni Brudy. Wybór przewodniczącego Rady Gminy Krzydni Brudy. Przejęcie przez przewodniczącego Rady Gminy Krzydni Brudy prowadzenia obrad. Wybór dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Krzydni Brudy. I punkt 11 to jest zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy Krzydni Brudy. Pytam, czy do porządku obrad ktoś z radnych pragnie wnieść jakieś uwagi czy propozycje. Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie projektu porządku obrad. Proszę Panie i Panów radnych o podniesienie ręki tutaj za porządkiem obrad. Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek obrad został przez Radę przyjęty. Przechodzimy do punktu 7 porządku obrad, to jest złożenie ślubowania przez wójta. Zgodnie z artykułem 29a ustawy o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez nowo wybranego wójta następuje z chwilą złożenia przez niego ślubowania wobec rady. W związku z powyższym proszę wszystkich o powstanie, a nowo wybranego wójta ślubowania następujących treści. Obejmując urząd wójta gminy Krzydni Brudy. Uroczyście ślubuję. Uroczyście ślubuję. Że dochowam wierności prawu. Że dochowam wierności prawu. A powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego. A powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego. I pomyślności mieszkańców gminy Krzydni Brudy. I pomyślności mieszkańców gminy Krzydni Brudy. Tak mi do pomóż. Stwierdzam, że pan Krzysztof Serafin objął urząd wójta gminy Krzydni Brudy.
klientów, którzy mają sprawę do punktu ósmego, bo to jest wybór przewodniczącego rady. Przystąpimy do zwołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów przewodniczącego Rady Gminy Trzebnik Duży. Proponuję, aby komisja składała się z 3 osób. Informuję, że członkowie komisji nie mogą być zgłoszeni jako kandydaci na przewodniczącego rady. Bardzo proszę o zgłaszanie radnych do prac komisji. To ja zgłaszam kandydata do głosu panią Beatę Dębek. Czy radna pani zgodę na kandydowanie? Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że w głosowaniu nad składem komisji skrutacyjnej głosowało 15 radnych. Za głosowało 15 radnych. Przeciw nie było, wstrzymało się też. Stwierdzam, że komisja skrutacyjna w składzie jak gdyby została powołana. Proszę komisję o ukonstytuowanie się. Serdecznie gratuluję wyborów.
tak jak to mówił pan przewodniczący, mówię komisji, to zaszczyt i jednocześnie odpowiedzialność, wasze ręce złożona została jako samorządy gminy, czyli gminy. Ponieważ to jest literą prawa, budżet jest gminy, jest przygotowywany do 15 listopada roku poprzedzającego budżetowego, więc na dzień 15 listopada taki projekt budżetu został przygotowany przez wójta, bo to on ma do tego uprawnienia i złożony do regionalnej i do obrachunkowej, a w tym miesiącu zostanie tutaj przez pana skarbnik złożony również dzisiaj nowo wybranemu przewodniczącemu Rady Gminy w swojej kadencji. Proszę Państwa, dwa słowa na ten temat, jak on został skonstruowany i dlaczego akurat tak. Otóż po pierwsze, wielkich trudności ja jako były wójt nie miałem z tym działem, który bezpośrednio, że tak powiem, bezpośrednio mam. To bardziej pani skarbnik, gdzie miała zadanie wyliczyć wydatki sztywne, bo to dopiero co pozostaje od wydatków sztywnych, to są środki, które można użyć na inwestycje, na inne zadania. Dlaczego nie było problemu? Nie było problemu, bo po pierwsze, mamy kilka umów podpisanych na inwestycje, które były przygotowane przez poprzednią kadencję, a będą realizowane przez państwa. Więc po pierwsze, to jest wniosek na 420 instalacji solarnych, jest podpisana umowa z marszałkiem na kwotę ponad 4,5 miliona złotych. Na tym etapie, jest on na etapie takim, że w tej chwili projektanci chodzą do każdego beneficjenta, sprawdzają możliwość zainstalowania tych zamontowania tych instalacji i niebawem zakończą ten proces podpisania umowy między gminą a beneficjentem. No, umowa jest podpisana z wykonawcą również. Termin realizacji to jest 15 czerwca roku 2019. I tu, proszę Państwa, ponieważ cena wyszła dużo wyższa z przetargu, były dwa przetargi, to w projekcie budżetu ustaliliśmy, że gmina do każdej instalacji solarnej dołoży 673 zł ze względu na to, żeby koszt tej instalacji był zbliżony do kosztów, które będą realizowane w okolicy. Więc w Gościerzatowie, w Amnopolu, no nie liczymy tutaj Kraśnika i Cieszkowic, ponieważ tam trochę inaczej to wyglądało. Zakrzówek, Szastanka. Więc żeby to nasi mieszkańcy nie czuli się pokrzywdzeni, w jakiś sposób, więc tak to jest w budżecie ujęte. Podpisana jest również umowa na drugi wniosek fotowoltaiczno-solarny, gdzie jest 68 instalacji fotowoltaicznych i 96 instalacji solarnych. I tutaj no, trwają prace nad przygotowaniem specyfikacji, następnie ogłoszenie przetargu, podpisanie umowy no i dopiero realizacja. Mamy złożone dwa wnioski na do progu, na realizację remontu, modernizacji, powiedzmy to, strażnic. Jedna to jest strażnica OSP w Głuchowie, druga to jest strażnica OSP w Dęblinie. Więc tu, proszę Państwa, o ile Łyków już jest zakwalifikowany i podlegał jakimś sprawdzeniom, tu mam dużo korzyści na razie nie wezwany do z panią skarbnik do podpisania umowy na realizację tego przedsięwzięcia. O tyle dopiero merytorykę przechodzi OSP Węgiel. Jest ponadto złożony wniosek na realizację drogi gminnej Wola Trzcińska Katówka. Jest to ostatni etap i również ten wniosek jest złożony do progu. Czy będą na niego pieniądze, czy on zakwalifikuje się dalej? No to czas pokaże. Następnie, notabene nawet wczoraj tutaj podjęliśmy działania, ponieważ to już tu pan teraz będzie kontynuował przygotowania odnośnie tego dalej.
etapu na budynku gimnazjum, bo w tej chwili jeszcze gimnazjum jest, prawda, razem ze szkołą podstawową. Przez szereg lat, od 2004 roku, nie było takiej okazji, aby złożyć wniosek na remont tejże szkoły w takim zakresie, jaki był tu potrzebny. W tej chwili konkurs według zapowiedzi ma być zorganizowany około, to znaczy ogłoszony do końca listopada, więc trzeba się spodziewać lada chwila ogłoszenia o konkursie, warunków, kryteriów i tak dalej. Ale żeby wniosek przygotować, to trzeba z odpowiednim wyprzedzeniem do tego podchodzić, więc podjęliśmy takie działania. Mianowicie jest zlecone opracowanie audyt energetyczny, aby ten budynek tu zrobić z tropoda, wybudować wszystkie nowe kominy, docieplić ściany. No, zakres jest określony, ale to myślę, że nie w szczegółach chodzi. Chodzi o to, żebyście Państwo mogli, albo mógł tutaj, podejrzewam, że gdzieś w granicach do 15 czy 20 grudnia będzie termin składania tych wniosków, więc audyt już jest w trakcie prac uzgodnienia i cała koncepcja tego modernizacji będzie opracowana przez przedstawienia tutaj panu Zutowi do zatwierdzenia. Więc proszę Państwa, to są te inwestycje, które już wchodzić. Teraz tak. Co dalej jest od budżetu? No budżet opiera na ponad 28 milionów na rok 2019. Na następnych sesjach Państwo się to zapoznacie z wieloletnią prognozą finansową. Jest to ważna rzecz, która pozwala pewne rzeczy wprowadzić do budżetu, bądź nie pozwala wprowadzić, ale to przekonacie się naocznie Państwa, będzie Państwa informowała. Oczywiście na inwestycje te, które zostały wpisane do budżetu, no to przede wszystkim pierwszy etap Węglina, bo tam musimy, ten jest podzielony na trzy etapy, więc pierwszy etap Węglina wpisany jest, jest wpisana, a zabezpieczone środki są po prostu. Jest, są zabezpieczone środki na drogę w Adacówce, na wymianę pieca w szkole podstawowej w Woli Krzywnickiej i na dokumentację, bo to są prognozy wieloletnie wynika, i na dokumentację drogi Krzywnik Małe Wola Krzywnicka. A ja może przerwę na chwilę po ogłoszeniu wyników. Pan przewodniczący przyjdzie dalej, to znowu parę minut właśnie zabiorę, tak żeby tutaj za długo później nie siedzieli. Dziękuję bardzo. Komisja skrutacyjna zgłosiła gotowość podczas oceny głosowania. Wyczytam kolejno z listy radnych. Proszę o podejście do komisji i po otrzymaniu karty do głosowania proszę o oddanie głosu i wrzucenie karty do urny. Komisja skrutacyjna i sprawdzi, czy pusta. Pusta. Thank you.
Kaliber Akademia. Thank you.
pan Piotr Wojta. Tutaj została taka publikacja z historii, dziękuję.
którą są grupą w budżecie poszczególnych lat, to jest tam tego, no dobrze, nie wiesz, co do tego, ja nie mam chyba nie do tego. Do roku 2018 została praktycznie zrealizowana. W związku z tym ten materiał macie Państwo do dyspozycji, aby usiąść i wiedzieć, czy przyjąć budżet. Budżet oczywiście uchwalamy zgodnie z ustawą do 30 grudnia roku poprzedzającego roku, że to w szczególnych wypadkach do 31 stycznia roku następnego. Kiedy to Państwo zrobicie, zależy po prostu od Państwa. Komisja Wydowa, więc ja nie będę się tutaj już dłużej rozwodził. Jeszcze raz gratuluję wyboru i życzę Państwu, żeby te środki skąpe budżetowe można było efektywnie wykorzystać, dobierając, pozyskując środki zewnętrzne, żeby uzyskać jak największy efekt w swoim środowisku. Teraz Państwo jesteście odpowiedzialni po prostu w takim składzie, jak tu jesteście, no część radnych uzyskała ponownie mandat, ale i są nowi, którzy musieli dotknąć tego od tej drugiej strony. Dziękuję bardzo. Przewodniczący komisji, Teresa Tupaj, członek komisji, Grzegorz Radwan, członek komisji. Po dokonaniu wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania stwierdza, że ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych, w sesji uczestniczy 15 radnych, przygotowano 15 kart do głosowania zgodnie z liczbą radnych, którzy podpisali listę obecności, wydano 15 kart do głosowania, pozostało 0 niewydanych kart. W głosowaniu udział wzięło poprzez wrzucenie do urny 15 kart. Dla wyboru przewodniczącego Rady Gminy Trzebnik Duży zgłoszono następujących kandydatów: pan Herbert Michał, pan Serafin Ryszard Władysław. W głosowaniu tajnym oddano głosów ważnych 15, głosów nieważnych 0. Stwierdza się, że na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów: pan Herbert Michał 4, Serafin Ryszard Władysław 11. Komisja stwierdza, że wymaganą bezwzględną większość, co oznacza co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to jest przeciwnych i wstrzymujących się, głosów uzyskał pan Serafin Ryszard Władysław. Komisja stwierdza, że pan Serafin Ryszard Władysław został wybrany przewodniczącym Rady Gminy Trzebnik Duży. No i podpisy komisji: Beata Drewniak, Teresa Tupaj i Radwan Grzegorz. Dziękuję bardzo. Wyniki głosowania są podstawą do podjęcia uchwały stwierdzającej, że uchwała nr 1 przez 1/2018 Rady Gminy Trzebnik Duży z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Trzebnik Duży. Na podstawie artykułu 19 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Trzebnik Duży uchwala, co następuje. Na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej stwierdza wybór pana Ryszarda Władysława Serafina na przewodniczącego Rady Gminy Trzebnik Duży. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy do tak sformułowanej uchwały Panie i Panowie Radni mają jakieś uwagi? Jeżeli nie, to dziękuję bardzo. Gratuluję serdecznie wyboru Panu Serafinowi na przewodniczącego Rady Gminy. Życzę sukcesu i proszę o dalsze prowadzenie obrad.
Dziękuję bardzo.
czy może wiceprzewodniczącego, wiceprzewodniczący kanału obowiązkowe, żeby było wyglądało, bo nie opiece samozarządzanie. Państwo otrzymacie kartę do głosowania, gdzie będą trzy nazwiska i w związku z tym, że są trzy nazwiska, to będą sobie karteczki przy każdym nazwisku. Ponieważ wybieramy dwóch wiceprzewodniczących, więcej niż dwóch nie można, więcej za dwoma nie można się opowiedzieć, bo wówczas głos będzie nieważny. Oczywiście można opowiedzieć się za jednym, bo niekoniecznie za dwoma, bo wtedy nie wiadomo. Natomiast nie może być więcej niż trzy, niż dwa, x i kropeczkę. Państwo tutaj teraz proszę komisję o wskazanie do głosowania. Przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Natomiast do sprawnej pracy Rady
koniecznym jest wybór komisji stałych rady, komisji rewizyjnej i nowej komisji, która od tej kadencji jest komisji skarg, wniosków i petycji. Mamy tutaj już skargi, które były podejmowane przez Pana Radę, zostały zrealizowane następnymi podobnymi poprawkami, które po prostu trzeba będzie wnieść do statutu. Czy tu one tam nie rzutują ogólnie na, tak powiem, merytorycznie na zapisy, które są tam zawarte. W związku z tym, że Rada już ustala liczbę członków poszczególnych komisji i dokonuje wyborów. Nie ma ograniczenia, bo kiedyś tam było ograniczenie, że ograniczało się tam do dwóch komisji. W tej chwili Rady może, tak jak sobie wyraził, polegać komisji jednej, dwóch, trzech. Jeżeli chodzi o komisję skargi wniosków i komisję rewizyjną, komisję w skład tej komisji nie może wchodzić przewodniczący i wiceprzewodniczący. Komisja Skarg Wniosków i Petycji jest komisją, która rozpatruje skargi na działalność burza i kierowników jednostek organizacji. Oczywiście wnioski i petycje, czyli jest tutaj określone statuty. A komisja rewizyjna dokonuje kontroli działalności burza, jednostek organizacyjnych dokonuje innych czynności zleconych przez radę. Oczywiście to jest też kwestia opiniowania wykonania budżetu, udzielenia absolutorium budżetowi. To są te sprawy, które wynikają z ustawy o samorządzie. Także na następnej sesji wypadało się po prostu zastanowić wcześniej, bo kwestia jest liczebności tej komisji. Bo jeżeli ustalimy prawda jaką to liczbę osób, które wchodzą w komisję, to jeżeli się ustali, będzie taka ilość zgłoszona, to wtedy nie będzie potrzeby głosowania na poszczególnych kandydatach, tylko en bloc po prostu na, jeżeli będzie tam ustalona to 8 komisja, będzie 8 osób zgłoszonych, bo jeżeli będzie więcej, to trzeba będzie głosować nad poszczególnymi kandydatami. Wchodzą ci, którzy kolejno uzyskali największą ilość, czyli głosów. Jest sposobem, czy jest głosowanie jawne, zwykłą Nie ma nie.
Thank you.
Ja się ojciec czuję, bo mamy nawet teraz skarbnik, który ma w swoim, która
Thank you.
Thank you.
15 radnych przygotowano 15 kart do głosowania zgodnie z liczbą radnych, którzy podpisali listę.
nieobecności. Wydano 15 kart do głosowania, pozostało 0 niewydanych kart. W głosowaniu udział wzięło poprzez wrzucenie do urny 15 kart. Dla wyboru przed wiceprzewodniczących Rady Gminy Duży zgłoszono następujących kandydatów. Pani Marzena Maria Frania, pan Jerzy Adam Kot, Stanisław Kowalski. W głosowaniu tajnym oddano głosów ważnych 15, głosów nieważnych 0. Stwierdza się, że na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów. Pani Marzena Maria Frania za 12, pan Jerzy Adam Kot za 12 i pan Stanisław Kowalski za 5. Komisja stwierdza, że wymagano bezwzględną większość, to oznacza 50% plus 1, ważni oddanych głosów uzyskali pani Marzena Maria Frania oraz pan Jerzy Adam Kot. Komisja stwierdza, że pani Marzena Maria Frania oraz pan Jerzy Adam Kot zostali wybrani wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Trzcinek Duży. I komisja podpisy Beata Drewniak, Teresa Tupaj i Grzegorz Radny. Dziękuję bardzo. Thank you.
Ma pierwszą robotę,
Jeden, 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 j